Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, po ostatniej dosyć sporej wtopie, którą zaliczyłem w poprzednich trzech odcinkach, powracamy już z normalnie brzmiącym mikrofonem do właśnie Elden Ringa wraz z naszym wspaniałym zamkiem. O, i przy okazji odkryłem coś nowego. Ja tą kulkę ognia mogłem ładować. Okej. Dobra, to ciekawa nowość. Ale tak, no. Elden Ring. Zamek. I męczymy się dalej z tym wszystkim, z czym się męczyliśmy też i ostatnio w tym zamku. Nasz cel bardzo prosty. Przeżyć. I oczywiście przy okazji jeszcze fajnie byłoby też przejść zamek, więc wiecie, no. Nie wiem, czy jest jeszcze coś do dodania w tej kwestii. Okej, okay. miałem farta sporego. Ale tak, no, gramy nadal naszą wspaniałą postacią. I tak, powiem szczerze, że tym poprzednim odcinkiem tym razem jest już spora przerwa. Dosłownie mogę powiedzieć, że ten odcinek jest nagrywany dzień, w którego widzicie, więc tak. Po prostu minęło trochę czasu. I no, jakby to najprościej powiedzieć. Przez ten cały moment mocno, ale to mocno myślałem, co zrobić, na czym stoimy i inne tego typu kwestie. I dotarłem do bardzo, ale to bardzo prostego wniosku. I nawet to mi teraz ułatwi robotę, patrząc na to, ile mamy kamieni. Prawdopodobnie warto byłoby, wiecie, zainwestować w to, żeby... no jak to się nazywa? Ulepszyć broń na wyższe stopnie. Nie zatrzymywać się na plus 3, a celować w już plus 5, może nawet 6. Z naszą wspaniałą dzidą, której i tak używam. I raczej nie zapowiada się, żebym miał ją zmienić, więc no. Idziemy? Okej, okay, cud, żeby z obrażeń. No, jesteśmy prawie na miejscu, które ostatnio było jedną z bardziej problematycznych, dla mnie przynajmniej. Ze względu na rycerza, który tutaj będzie łaził. A póki co tak, nie przejmując się tym wszystkim, idziemy. Gadamy z naszym kolegą czarodziejem. Nie kupujemy od niego nic, bo w sumie nie ma potrzeby, jako że nie gramy magiem, ale no. Nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. I'm looking for a little when I'm not hot foot enough about. Okej. Okay. Jestem tu, żeby pokonać Godrika, tak? Czemu. Jak się nazywał? Nie jestem pewien. Chyba Godrik właśnie, nawet nie pamiętam, teraz ale mniejsza. Zobaczmy, co my tu jeszcze mieliśmy. A, no tak. Pocisk, wielki miecz i wirujący oręż. Na razie nie bierzemy niczego, jak już mówiłem. Kiedyś na pewno tutaj przyjdę po to. Może to nie jest tak jeszcze dosłownie trzeba, ale osobiście bym się bardzo ucieszył, gdyby udało się skompletować może nie tyle wszystkie, co większość tych popiołów. A, oj, nie leczenie. Miał być piękny, ognisty pocisk. Ale dobra. Bije trochę więcej. Ciężko mi ocenić konkretnie o ile, więc no. Ale najważniejsze, że bije więcej, więc no. Może się uda. I oczywiście zginęłam przez tego asystenta, którym pochodnie zadaw wcisnął. No cóż. Powiem szczerze, typowe. Typowe zagranie na mnie. Ale trudno się mówi. Miałem kilka dni przerwy, a u mnie nawet chwila przerwy potrafi być zabójcza, pomiędzy to, że i tak nie umiem, więc no. Ale tak. Teraz wykończamy ptaka podobnie jak ostatnio. Chcąc tutaj naładowanym pociskiem, bo jak widać bije trochę więcej, więc jest idealne, żeby się dobić. Widząc tutaj już to wszystko, rzucamy. Idealnie wyminął, no jaki pech. Okej. Okej, okej. I... Proszę powstać, trafię jeszcze raz, dziękuję. Okej. Tu nie będzie aż tak trudno, bo też tylko jedno trafienie i będzie spokój.
Chociaż nie ukrywam, przydałoby się coś, co trochę łatwiej bije do góry. Ale dobra, daliśmy radę. Jest w miarę dobrze. I teraz tak. Teraz możemy w sumie rzucić szybkie leczonko. Które nawet przyzwoicie leczy i... Fajne. I tak, wiem, że mówiłem, że kupię sobie pełne leczenie, ale jakoś tak... Powiedzmy sobie szczerze, wyleciało mi to z głowy. Wolałem się skupić na tym, co pamiętam, niż przypominanie sobie takich głupot. Ja miałem 4000 tu miałem. Czemu tutaj tylko dwa leżały? To jest tak, że wiecie, jak ginie, to jednak część tych run przychodzi na jakiegoś wroga i... Trzeba go pokonać, żeby je odzyskać. Na sprawę. Ale dobra. Mniejsza o to. I znowu śmierć, oczywiście. Nie, ja tu jestem chyba zbyt tchórzliwy, zbyt nieostrożny, żeby sobie z tym poradzić bezpośrednio. Za mało wierzę w swoje umiejętności bojowe i polegam tylko na tym ogniu. Co jest dla mnie zgubne. Dobra. Trzeba się skupić tym razem w takim wypadku chyba naprawdę na tym, żeby spróbować w własnych siłach pokonać wroga. Okej, okay, dobra, dostałem od tego gołębia i czy to coś zmienia? Trzy dziabnięcia chyba i tak były trzy, więc nie. Prawdopodobnie. Nieważne co zrobię, jest tak samo, więc trochę me. Ale przeżyjemy. Dobra, dzida w dwie ręce, pochodnia na plec. I tak, i będzie śmierć. Ja to czuję, że tutaj zginę teraz przy ptakach. No, wiedziałem. Zrobiłem jedno dźgnięcie, kliknąłem unik, postać jeszcze stała. Ne. Tak to jest jakiś... Jak człowiek jest ostrożny. Ale niestety. No, powiedz sam, że miałem dosyć ciężki, można powiedzieć, poranek i południe. Teraz być, że jestem trochę roztrzęsiony, ale dam radę. Raz. A, nie to. Wróć i... Okej, okay, ptak pokonany. Nawet gdybym go nie pokonał w ten sposób, co eksplozja prawdopodobnie by go pokonała. Teraz tak, jeśli chodzi o tego, to raczej nie dorzucę w żaden sposób, więc... Najlepsze, co można spróbować, to... Eksplozja? Jakaś taka tutaj terytorialna? Nie, nie zadziała. Tutaj może jakoś tak... Będę bliżej, to może? Okej, okay, dobra, mamy metodę na drugiego ptaka. Warto to zapamiętać. Chyba teraz się już striggerował. Nie zmienia to faktu, że jednak... Okej, okay. Chciałem powiedzieć, że to będzie łatwe starcie, ale zapomniałem, że to jestem ja. Nawet pomimo... No widzicie to? Nawet pomimo tego, że zacząłem święte ostrze, to pewnie padnę, chciałem powiedzieć. Nie, głupia sprawa. Bardzo głupia. Muszę być ostrożniejszy, spokojniejszy i... Może znaleźć się jednak inną broń. W sensie, wiecie, lubię tą włócznię, tylko... Jak jest sytuacja taka jak tutaj teraz, to... Nie potrafi nią trafić po prostu wrogów. Komplikuje sprawę. A ta kula ognia też trochę... W sumie... Za krótki ma zasięg i zbyt wolno leci, żeby to było sensowne. Tak, i dobra, 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 nie ten ptak, tylko ten tutaj. Rzucamy, tak, powinna być eksplozja. Tym razem mi doleciało. Dobra, dobra, dobra. Uniknij tego i musimy się znowu męczyć. Okej, okay, dobra, trafione, trafione i trafione. Tym razem miałem farta. Aj, dobra. Jedziemy ponownie. I jeśli chodzi o samego rycerza, swoją drogą będę musiał spróbować tutaj zawalczyć z nim, może właśnie naprawdę już definitywnie, bez stosowania.
Proszę się nauczyć, wiecie, walczyć też z wrogami normalną bronią, a nie tylko polegać na płomyku i płomyku i płomyku. Tam, to może uda się chociaż podejść tego chodnią, żeby wyeliminować go, zanim rycerz zacznie walkę. Okej, okay, i teraz zobaczmy, jak tam to. Okej. Okay. No, nie wierzę. Teraz co? Naprawdę? To nie jest mój dzień. Zdecydowanie to nie jest mój dzień. Aż by się chciał zrobić przerwę, ale nie no. Przerwę raczej... Inaczej, 10 minut, a jeszcze nic nie zrobiłem, to trochę demotywuje. Nie wiem, że to jest tak całkowicie w moim stylu, patrząc na to, jak mi nie wychodziły wcześniej rzeczy, no ale... No, trochę to zniechęca jednak. No. Unik w dwie łapy. Okej. Okay. Dobrze, ja jednak nie rozumiem tych hitboxów. Ale okej, okay, pokonani mniejszą ilością energii, chyba. A właśnie, chwilę, czemu ja tego nie podniosłem? Nie wiem, ale dobra, złoty rund 2, przyjemne. Przyjemne. A, dobra. Cek. Runy na razie mnie mało interesują. Mogę nawet wszystkie stracić, żebym tylko się ich pozbył. Oczywiście. Jedne, kiedy go trafi atakiem, to wtedy, kiedy on robi swoje te całe wietrzne skoki i tak mi to dobije. Popełnię jeden błąd. No! Naprawdę? Naprawdę? Nie wiem, czy ja po prostu nie potrafię walczyć z takimi wrogami czy coś, ale to... To już mnie zdziwiło, naprawdę, definitywnie. Wydawało mi się, że unik zrobiłem, nagle takie, no, dead. Ja myślę, to w sumie zmiana broni chwilowo. Był włócznie jest plus 3, więc nie chciałbym, wiecie, jak tako z niej rezygnować. Ale zobaczmy, może mamy jakąś broń, wiecie, która będzie miała obrażenie podobne do tych z włóczni. Nie, C73 to definitywnie nie. 11 w czasie, kiedy na włóczni wynosiło to. Ciężko będzie to czymś zastąpić, ale tak. Aha. A. Harpun. Garncarze. Okej. Okay. Wydaje się to być słabe i dziwne. A jaka ma póki co? Zdolność? Dobra. Może z tym by warto było pójść, ale nie. Raczej to nie będzie miało sensu. Tutaj zmniejszam do 73, ale też sprawdzam. Tutaj 84. Nie chciałem tego robić, ale... Chwilowo po prostu, wiecie, chcę sprawdzić. Może naprawdę tym mieczkiem będzie się łatwiej walczyło. To jest zaskakujące, bo tego miecza nie lubię i go wymieniłem jak tylko mogłem na moją włócznię. Teraz okazuje się, że może by trzeba do niego wrócić. Ale cóż, trudno się mówi. Jak trzeba, to trzeba. Tylko, żebym sobie jakoś radził w tej lokacji. I nie zdążę. Oczywiście nie zdążyłem. Dwa ptaki zamiast jednego. A nie, ten jeden wysadził drugiego. Dobra, to chociaż taka przewaga. I nie zdążyłem uniknąć. Definitywnie z sądem też ten miecz będzie miał mniejsze obrażenia. Bezpośrednio na jedno uderzenie, ale może właśnie kwestia tego, że łatwiej będzie się tym trafiało. Będzie tym, co mnie uratuje. Potencjalnie. I tak, spróbujemy jeszcze raz przy następnej śmierci. Po prostu zrobię już cięcie, żeby was nie torturować tym wszystkim. I w sumie jest jasno w tej lokacji, to lepiej będzie przerzucić... Wiecie. Tak ciągle świecić. Też dobra, ostatnio. Czekam na to, że właśnie nie lubię przełączać się pomiędzy jednym i drugim, dlatego lepiej, żeby pieczęć było gdzie indziej. Ale dobra, mniejsza. To, i teraz tak, tutaj tyle. Powinniśmy trafić, a jak nie to... Dobra, trafiliśmy na szczęście. I mamy teraz tego ptaka.
Dobra. Taka wcale nie jest tak łatwiej trafić. Chociaż cięcia są trochę... Nie, dobra. Zdecydowanie łatwiej jest trafić go tym mieczykiem. Chciałem powiedzieć już, że może niekoniecznie, ale jednak no, ciężko mi zaprzeczyć. Tutaj było dużo łatwiej trafić. Pomijając mniejszy zasięg, to po prostu te cięcia takie trochę odgórne. No, bardzo mam sytuację. Trzeba będzie to, wiecie, nawet może ulepszyć ten mieczek do plus 3 też tak, zanim będę już na 3 stopnie wchodził. I dobrze, mamy wystarczająco skupienia, żeby się na tym teraz skupić, to co się tutaj dzieje. I nie będę się już patyczkował, po prostu... To jest okazja, będę rzucał z kuli ognia, żeby się pozbyć dziada. Okej, a łyknijmy dla bezpieczeństwa. Poczekajmy, aż przyjdą. Strzelmy z świętego pocisku. O! A to ciekawe. Wytrąciło z równowagi delikatnie nawet tego tutaj wroga. Dobra, wezmę teraz butelkę. Tą, bo wydaje mi się, że ją się wolniej pije. I proszę, proszę, no jakoś na farcie się udało. Nie zaprzeczam, naprawdę, to był fart. To spory. Ważne, że się udało. Ciemno, więc lepiej pochodnie. Czekam kolejnego rycerza, któremu będzie trzeba sprzedać trochę ognia na twarz. Przełączamy się z powrotem na wszelki. Okej. Ale zanim rycerz, to tu jest ten taki z toporkiem, którego zadziwiająco prosto było pokonać tym mieczykiem, tylko po prostu R1, 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 tak mówiąc standardem. R1? Tak. To jest R1, czym LB, 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 znaczy RB, RB. Nie L. Tam, nie pamiętam, czy było. Dobra, rycerz z halbardą. Też nie, wiecie co? Zaryzykuję, spróbuję go pokonać bez ognia. I tyle chyba z mojego ryzykowania. Chociaż nie, dobra. Dobra, jeśli tak otwarcie z nim walczę, to jeszcze jest szansa. Co prawda łatwo mnie zabić, trafić i w ogóle zakończyć tą walkę jednym ciosem z jego strony, ale... No nie będę tutaj płakał, narzekał, żalił się. Nie jest aż tak strasznie źle i teraz tak walne śladowcy. A to było chyba to coś, co pozwalało przybierać postać przedmiotów, tak najłatwiej. Zobaczmy, jak tutaj sobie poradzi. Płomyk? Od razu. Dobra. Dobra, ten miecz jednak nie był taki zły, jak tak narodziłem wcześniej. I co tu mamy? A, tu jest już ten stwór. Okej. Okej, wiecie co? To są świetne wieści! Jeśli teraz uda się przeżyć, tylko dobiegniecie w jedno miejsce, to mamy tak naprawdę... zrobione wszystko, albo prawie wszystko, zależy jak na to spojrzeć, to co było ostatnio zrobione. Na trybie skradania, żeby mnie nie wykryło. W sumie nie wiem, czemu mówi ciszej, jak się skradam. O nie, widzi mnie. Już mnie widzi. W takim wypadku biegiem do bezpiecznego miejsca, czyli na tą windę. I tak, mamy już właśnie to wszystko, co mieliśmy ostatnio w tym zamku zrobione, więc jej. Będzie dobrze. Jedno, co mogę powiedzieć, to że jeszcze zanim pójdziemy dalej, to usiądziemy przy ognisku, czy tam sobie miejscu łaski. Nie dla świętego spokoju, wiecie, nie chcę potem mieć... Wiem, że zginę po raz kolejny przez to, że zabrakło mi tej jednej butelki, a tutaj... No, siadanie przy tym miejscu łaski, aka ognisku, no, czy coś zmienia? No, nie za bardzo, więc tak. Po prostu daje nam więcej butelek i...
idziemy przed siebie. A jedno przejście pamiętam, że prowadziło. O, gdzieś chyba, gdzie było. Mgła czy coś? U, Kamień Kowalski ponury. Dobra. I tak, tu jest mgła, śniemel to prowadziło. A, w to. Dobra, wiecie co, już rozumiem na bazie tego, ile trzeba tych mieczy używać. Ty patrzcie, jest jeden już wbity, a drugiego nie ma, czyli jeden trzeba użyć. Czasami są posągi bez ani jednego. Okej, to ma sens. Dobra, mniejsza. I tak, unik, a niestety się nie udało uniknąć, więc pewnie śmierć przez to. Oczywiście. Ale dobra, to jest to miejsce, które tam widzieliśmy, nic wielkiego. Tu w sumie nie wiem, czy jest coś, co bym potrzebował. Tak całkowicie osobiście, szczerze mówiąc. Ale tak, no jak już tu jesteśmy, to jesteśmy, czemu nie. Mówiłem, że chcę powielać błędy swojej przeszłości, poprzedniego wcielenia naszego tutaj wojownika, więc powielam te błędy i podniesiemy ponownie tą osełkę, która pozwala na dowolnym popiole dawać ciężkie, wysokiej jakości, czy jakoś tak i nie pamiętam, jak się tutaj teraz nazywa, ale to na zręczność. Może okaże się to lepszym wyborem niż świętość już niedługo. Tak, mam niskie niby statystyki, ale kto wie. Może nawet. Może nie tylko będę rozwijał sobie je z jakiegoś powodu i stwierdzę, że po prostu ja chcę już mieć świętej broni. Nie wiem, czy miałbym to kiedykolwiek stwierdzić, ale no. To jest po prostu jeden z przykładów, dlaczego to może się jednak przydać. Okej, dobra. Nie jest to może najoptymalniejszy sposób na walkę z nimi, ale w miarę bezpieczny by się udało. Temset za tą dwójkę, nieźle. A nie, chwila, to jest podniesieniem tego. A, znowu dziwnie mało tego, co tutaj było. A. Dobra, drewniana tarcza z motywem strzębia, ta żelazna osełka, czy jakoś tak. I ten jeden tutaj gościu. Tego naprawdę nie rozumiem, po co tutaj umieścić. Z tego miejsca, tak całkowicie szczerze. Ale dobra. Mamy to za sobą, to teraz idziemy już w sumie dokładnie tam, gdzie chyba zakończyliśmy przygodę? Daje przynajmniej, więc. O cholera, zapomniałem o tym czymś. Ale i tak mogę uciec jeszcze. O, tak, jestem pewien, że to tutaj ostatnio zakończyliśmy przygodę. Tak, to super, już mamy wszystko na czysto, jeszcze mnóstwo nowości, które załatwiłem ostatnio. A jeśli nie, no to nie ma co płakać, co się przejmować, niedługo to nadrobimy już. Dobra, tutaj mamy tylko 10 strzał. Tutaj lazłem. I dobra. Tak, tu jest to takie ala pobojowisko, na którym jest dużo tych gości. Tak, to tu zakończyliśmy ostatnio. Jestem tego pewien. To musimy ich wykończyć tak całkowicie. Dobra. Tak. Muszę przyznać, miecz teraz dobrze sprawuje. Bardziej wydaje mi się, że to jest tutaj. A, dobra. Pojedynczo, co? A, nie wiem, czy teraz się uda. Weźmy pobiegnijmy nawet tutaj. Może w ten sposób oni tutaj się będą przychodzić spokojniej. Wiecie, niecałe pole bitwy na raz. Nawet lepiej, po prostu tracą agro nagle magicznie. Okej, dobra. Jakkolwiek jest sens za tym, że nagle wszyscy tutaj nie idą. Podoba mi się. Znacznie upraszcza proces walki z nimi. I w sumie tutaj mógłbym już niby wrócić do włóczni, ale powiedzmy, że jeśli pomógłbym już. A jak to się nazywa, z ptakami, ten mieczyk, to dam po prostu drugą szansę na odpokutowanie swoich grzechów, jakim było, no nie za dobre współpracowanie ze mną w przeszłości.
Okej, pijemy butelkę. Jest. Jakoś sobie poradzić musimy, co... Będzie dobrze. Dobra. Oczywiście gościu z pochodnią. Nie. Okej. Pij butelkę, pij butelkę. Dobra. Piję butelkę, więc teraz mam chwilę spokoju. Proszę, no. Kończą mi się butelki. Już dobra, mam jeszcze tą jedną, która wydaje mi się, że trochę dłużej się odnawia. Czyli nie odnawia dłużej, tylko ta pojedyncza, wiecie, ta. A zresztą mniejsza nazwy. Cudowny eliksir, jakoś tak. Już dobra, mówię mniejsza nazwa, potem podałem nazwę potencjalnie. Pika. Jego nie kojarzyłem. Magiczny smart, to akurat miły dodatek. Złoty runy 1. Okej. Okay. Za jednego takiego swoją drogą. Fajna liczba. Nie jest ciężko ich pokonać, a run trochę dają. Okej, okay, szarża. Raz, dwa, trzy, cztery. Definitywnie, jeśli... Lepszy, delikatny ten mieczek, to jeszcze byłby dobrą bronią. Ale jeśli już to tylko plus 3, bo jak mówię, na razie to dwójkę. Wielka tarcza z drewna, fajnie, nowa tarczka. Ale właśnie tylko plus 3, bo jednak chciałbym oszczędzać jak najbardziej te dwójki. Na broń, którą definitywnie będę używał do końca i która jest dobra dla mnie. O, żołnierska kusza i to ja lubię. Ale z drugiej strony ten miecz może jeszcze mnie do siebie przekonać, wiecie, że naprawdę wrócimy do niego na stałe. No i tak już nie mamy energii na ewentualne kule ognia, więc wypijmy i... Co mamy? Szczury. Okej, szczury mogą mnie łatwo dobić. Nie są może aż tak wkurzające jak psy. Ale jednak... Nadal są wkurzające. Właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem. Dobra, wiecie co? Co? Będę tego... Okej, dobra, nie było tematu co do tego, że chcę ulepszyć miecza, nawet nie mamy jedynek. Dobra. Nie było tematu, to może zróbmy to inaczej. Spotkamy się, jak już tam pozbędę tych głupich szczurów, które, no, mnie zabiły. No, dobra, mamy to. Pokonałem je, chociaż było blisko. To tylko potwierdza mi... Chciałbym sobie potwierdza... Utwierdza mnie w przekonaniu, że tak, moja postać jest totalnie słaba i co tu mamy? Kolejny posąg na jeden mieczyk. Zaryzykujemy. Potrzebujemy dużo więcej życia, może jakąś lepszą zbroję, czy coś, póki co. Okej, to nie jest mimik. Ale żeby nie były nieufem skrzynią, bo... jak to się nazywa? Nawet nie wiem, czy są mimiki, ale zawsze mogą być co. Tu mamy pieczeń zabójcy bogów. Ciekawe. Zaraz sobie zobaczymy i... Druga skrzynia. W sumie nie sprawdziłem, czy są mimiki. Modlitewnik boskiej skóry. Okej, okay. A zobaczymy od razu. Skóry, co my tu mamy? Nie, a właśnie, zapomniałem to ciągle odnieść. Daj uczonemu kapłanowi, by zdobyć nowe inkantacje. Modlitewnik oprawiony w elastyczną skórę. Zapisano w nim inkantację czarnego ognia zabijającego bogów. Dzięki temu modlitewnikowi doświadczony kleryk uzyskuje dostęp do następnych inkantacji. Czarny płomień, klinga czarnego płomienia. Okej! Brzmi fajnie, a teraz co my tu mamy konkretnie jeszcze? Zabójcy bogów? Wzmacnia inkantację zabójcy bogów? Okej. Patrzcie, na plus 0 już matce z wiarą. Ma na razie tam 60 oczywiście, bo mam wzmocnienie, ale... Okej, dobra. Mam tu jeszcze jakąś inną znaczkę. Run 4. Podoba mi się to miejsce. Chociaż było pilnowane przez szczury, które mnie w walce zabiły kilkukrotnie. Więc tak. O.
Tam w ogóle przejście do jakiegoś jeszcze innego miejsca. Nie wiem dokładnie jakiego, ale... Jak już tu jesteśmy, to... Pójdźmy, czemu by nie? Co nam szkodzi to zobaczyć wszystko? My to nic nam nie szkodzi, więc no, tym bardziej, wiecie, no... Przejście tutaj i... Zanie teraz, kiedy jesteśmy... Niekąd w bezpiecznej pozycji, nie mam nic do stracenia. Cały progres, który tutaj teraz zrobiłem, to jest taki progres, który łatwo odzyskać. Ładnie, kamyczek dwójka, podoba mi się. No, po prostu żal byłoby, wiecie, teraz tam zawrócić, zamiast zwiedzać jakieś nowe zakamarki, miejsca niespotkane. Okej, o, kamień jedynka. To się zdecydowanie przyda. Dobra. Cokolwiek. Okej, ten z pochodnią biegnie w naszą stronę. To robimy takie coś pięknego. Jemy, dobra, martwy. Kolejna dwójka. Dobiją mnie, dobiją mnie. Nie dobili, dobra, nie dobili. To jest przyjemne. Okej. I teraz dobili. No niestety. Ale dobra, zaraz tu przyszarżujemy jeszcze raz i odzyskamy to wszystko. Wow. Fajne miejsce. Dobra. Ale wiecie co? W sumie straciłem te 4000, to jest trochę sporo, czym potencjalnie straciłem. Ale nie aż tak dużo. I skoro jesteśmy w takim momencie, że mam też jakieś takie nowe rzeczy, modlitewnik i w ogóle, to chciałbym sprawdzić jedną istotną dla mnie rzecz. Czy to on przyjmuje modlitewniki, czy kto? Bo wiecie, warto sprawdzić i może zobaczymy te nowe rzeczy. I daj modlitewnik. Okej, czyli jemu można dawać. Zobaczymy. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. I'll take it off your hands. O! Zgodził się mimo tego, że mówisz, że to jest heretyckie i w ogóle... Patrzcie na tą cenę. Ciska kulę buzującego czarnego ognia, wzmocni orąż w prawej ręce przez czarny ogień. Inkantacja czarnego płomienia apostołów boskiej skóry. Spowija czarnym ogniem oręż w prawej ręce. Ten inkantację można rzucić bez opóźnienia w trakcie innej akcji. Okej. Okay. Czarny płomień jest ciężki, przez co przez bardzo krótki czas po zdaniu obrażeń nadal odbiera wrogą punkty życia. Okej, okay. A tutaj... O, to samo. Jakie wymogi? O. May the golden order shine. Możemy... się tego nauczyć, w sumie z tego korzystać. Czemu nie? Warto, wiecie, sobie sprawdzić to wszystko. To wie, może bym naprawdę mocne. Za mało nadal. Jeszcze tą jedną siódemkę wezmę. Może nawet zeżrę wszystkie, które mam. Jak trzeba będzie. Ale tak, chcę wziąć obie. A teraz mi stać na klingę, to zobaczymy ją sobie zaraz. Okej, okay, i teraz 8 dwójek, to trochę to powinno dać. Za mało jednak, z tego co widzę. A jedynka. Aj. Aj, no cóż. A w takim wypadku... Ale gdzie jest zamek? Zamek... A, dobra. To w takim wypadku pójdziemy odzyskać nasze 4000, które tam leżą. I dzięki temu już będziemy mogli kupić. I... Dobra, póki jeszcze pamiętam... Chwila, to jest... Chwila, co? Brama? O, proszę, czyli my się zbliżyliśmy do głównej bramy. Ej, a... Ale tak, jak jeszcze przy tym jesteśmy, zaryzykujemy.
wyrzucę to, wezmę sobie klingę czarnego płomienia i chcę zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda. A, no tak, nie można na boską broń. W takim wypadku zaryzykujemy z czymś takim, jako że to mamy już na plus 3. Okej, okay. Ładne. I przede wszystkim, z tego co widzę, to dosyć szybkie. Dobra. Poczuwamy, żeby nie mieć zmarnowanego skupienia i tak reszta. To chyba tutaj było i no, pójdziemy oczywiście, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie zginiemy. Tak, ha. Ładne. Teraz sobie to wzmocnię, zanim będziemy walczyć jeszcze z sztukami. To zobaczymy, jaka będzie tego potęga. Tym dziadostwem na razie nie chcę się mierzyć. Zrobimy to na pewno. To mogę wam obiecać, ale nie teraz. Kiedyś, jak będziemy silniejsi. Bo jednak nie widzę się po prostu w tym wszystkim. Ich możemy zignorować. A szybko tak. Jak już mamy to wzmocnienie, to... Okej. Fajne. Tylko chwila. Ono już się skończyło? Okej, czyli... Aha! Czyli tu jest takie... Muszę działać szybko. Bo traci... swoje właściwości też bardzo szybko. Okej, dobra. I z tego co widzę, to też nie bije jakoś, wiecie, niezwykle. Z drugiej strony... A nie, dobra, jeszcze płonie potem przez tą chwilę. Ha. Dobra, może to jest dobrze. Nie. Nie wierzę. Przy okazji też nie rozumiem, czemu jakieś bełty by mnie w moją stronę leciały. Ale dobra. Ciekawe. W związku z tym, w sumie, że tak teraz to wygląda, to jeszcze... Jak mówię, w tym odcinku chcę się głównie bawić mieczykiem. Aha, więc usuniemy to póki co. Chyba, że można nałożyć jakieś... Nie ma sensu. Po prostu na razie ściągnijmy to ulepszenie z niego. Może to będzie głupie. Ale chcecie się pobawić, zobaczyć jak to będzie działało. Skoro i tak stracimy już tyle runów, a jak mówiłem, runy nie są teraz dla mnie aż takim wielkim problemem. To mogę się bawić tym mieczykiem. I swoją taką potem pomiędzy tym a następnym odcinkiem postaram się trochę może nafarmić poniekąd tych... kamaryczków jedynek. Wydaje się sensowne, jeśli chcę. A jak to się nazywa? No, ewentualnie muszę lepszać rzeczy. Więc tak. Powinienem to chyba zrobić i... O, widzę, że tutaj oni chodzą. Aha. Nawet nie będę czekał. Zobaczymy i... Okej, jest to mocarne. A żre chyba mniej... niż żarło tamto, chociaż z drugiej strony jest dużo krótsze w czasie trwania, więc to też coś za coś. I w sumie nie widzę aż takiego wielkiego spadku obrażeń. Teraz w takiej formie na tym mieczu. O, idę. Kto jeszcze, czy nie? Chyba nie. A, to zaryzykujmy, że nie. Szybko czarny płomień. Spróbujmy pozbyć choć jednego szczurka tym czarnym płomieniem. Ale może bez śmierci, w ramach możliwości. Okej, nie. Czarny płomień, fajny zamysł i w ogóle, ale wiecie co, wydaje mi się, że... tutaj lepiej go stosować w jakichś konkretniejszych momentach, niż tak po prostu tutaj, teraz. Wstać go byle kiedy. Na szczury ciężko tego użyć, jak jest grupa. Okej.
Może łatwiej by było na jakichś pojedynczych celach, jak to już powtarzam. I jednak... znowu mam mniej runy niż tutaj leżało. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Nie wiem, czy to wiecie, jakaś kara za częste umieranie, czy może... jakaś mechanika, której gra nie tłumaczy, czy tak zawsze było? Ale dobra, jak już przy tym jestem? A, to tak, raz, dwa, trzy. I raz, dwa. Okej, to naprawdę krótko trwa, jak tak teraz patrzę. Sekund, ha. Nie jest to zbyt efektywny sposób na wykorzystywanie skupienia. Ale tak, jak już mamy, to czemu nie ukorzystać? Tak się bardziej bawię teraz, niż gram na poważnie, jeśli chodzi o te inkantacje. Co pochodnia. Ciekawa nazwa. Ale dobra, wracając, więc no... nie będę płakał, że wiecie, nie jest to najoptymalniejsze, czy szybko znika, bo fajne. Zdecydowanie jest lepsze też w użyciu niż to, co miałem do tej pory, czyli święta broń. Pomijając to, że sam w sobie moja broń bije mniej bez świętego wzmocnienia. Ale jest lepsze, bo znacznie szybciej się to, wiecie, aktywuje. Przez co sytuacja jest taka, że nie muszę otrzymać obrażeń, żeby móc to zrobić, albo liczyć na to, że będę miał akurat dobry moment. Patrzcie, tak raz, dwa i... nagolniki wygnańca, jak miło. No... nie, to jest dobry sprzęt. Nie wiem, czemu byłem taki krytyczny. To działa porządnie. Nie, tak, definitywnie działa porządnie. Okej, widzę miejsce łaski. To zanim pójdziemy dalej, to je aktywuję. Wiecie, żeby mieć to już z głowy. Zapomnę. I co my tu mamy? Bajkę jakąś. Okej, spadek gdzieś niżej. Tam zaraz podejdziemy. To też. Tam zrobimy, ale najpierw... najpierw, jak złotyk zwał. Chcę zobaczyć jedną rzecz, jeśli chodzi o tą bramę. Co to są za znajdźki? Euty do balisty, złoty run i... złoty run. Nic szczególnego. Dobra. Z toporem. Dobra. Idzie. Toporem jako pierwszy. I... okej! To jest piękne! Widzieliście, jak to żarło jego hapeki? Szybko? To było piękne. To było piękne po prostu. Żre dosyć mało. Szybko się rzuca. Chyba najszybsza inkantacja ze wszystkich, które do tej pory miałem. Bije wielkie obrażenia. Nie, ciężko mi powiedzieć nic złego o tym. No okej, może czas trwania ma króciutki. Ale nie ma co narzekać. Wow, to jest fajne. Ej, szybko teraz też się łykniemy. I może gdzieś pójść. Dalej. Co to jest? No nie, już spotkałem jakąś bestię, której nie znam. Nie. Ja nie chcę. W sensie, okej, wcześniej czy później tam pójdziemy i w ogóle, ale ja nie chcę. Ale to tak... wiejmy, jeszcze mamy czas i... ta bestia tutaj nie może wleźć i... na dół. Hello. Glad to see you safe. I've come into some fine goods. Only it turns out I can't use a one of them. Perhaps you'd look. Of course, when you approach the gates, it's only your neck on the line. Okej, tylko wiesz, kwestia jest taka, że
Ja mam już otwartą tą bramę, nie rozumiem. Ale dobra, mniejsza z tym. Co my tu mamy? Może zobaczmy. A, tak. Zajebna łapka, fragment ruin. A, puklesz. Odzienie bandyty. Cestus. A, okej, czyli mam tu takiego handlarza po prostu. Spodziewałem się, że będzie handlarzem, szczerze. Myślałem, że to będzie jakiś taki po prostu gość. Poradzić. Jakiś. Coś. No to proszę, miły gościu, który nie dosyć, że nam wcześniej pomógł. A jeszcze teraz, no, oferuje sklep. Ale dobra, mniejsza. A mamy to. Zaryzykuję. Problem z all-in. Tak, takie all-in. Spore ryzyko. Ale się opłaciło. Jak widzicie, z tym mrocznym płomieniem możemy naprawdę pokonywać groźnych wrogów tak na spokojniej. O. Dobra. Dobra? Dobra. Nadal trochę jednak brakuje na to, żebyśmy mogli wrócić po czarną kulę ognia. I halo, co to by... Ło. Wiecie co? Kojarzę to. Kojarzę te balisty skądś. Może my mieliśmy już z nimi do czynienia? Nawet nie wiem. Ale mniejsza. Ja nie chcę ginąć, więc powiedzmy, że tak. Jako, że nie chcę umierać. Pierwsza rzecz, a druga właśnie to, że mógł też odcinek przydałby się kończyć, to może... Dobrym pomysłem byłoby teraz się cofnąć do baszty. Tutaj... nie. Konia nie wezwę. Tak, chyba to będzie niebezpieczniejsza opcja. Cofnąć się do baszty. A, nie stawiaj znaków. Znaków znaczników powinien powiedzieć. No i tak, w tym momencie teraz, jak już tu jesteśmy, to... Ja w sumie zakończę odcinek. W następnym będziemy dalej tutaj zwiedzać, sprawdzać. Pomiędzy tym a następnym na farmie odłamki, żeby ulepszyć sobie ten miecz, bo dzisiaj naprawdę się sprawdził i stwierdzam, że jednak chcę z niego trochę pokorzystać. Może przy okazji też, jak już na farmie odłamki, na farmie runy, powykupuję te inkantacje, które tam są do wykupienia w sumie. I co jeszcze takiego mogę w sumie zrobić? No, pomyślę, co zrobić z poziomem postaci, bo wiecie, no... Jesteśmy na momencie, na którym jesteśmy. Statystyki prezentują się tak, przy czym pamiętajcie, że wiarę, mistycyzm, mądrość i chyba umysł mam podniesiony przez też ten przedmiocik, który noszę. I tak, myślę, właśnie będę musiał pomyśleć, co zrobić teraz, czy lepiej ulepszyć wiarę, witalność, czy może statystyki typu siła, zręczność. No ja nie wiem, więc tak, jako że ja nie wiem, to ja będę musiał pomyśleć, a na razie kończymy. I dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, ja jestem, mówiąc szczerze, zachwycony. Pomimo tego, że niwel zrobiliśmy, to zachwycony po prostu jestem, bo to jest takie fajne, no patrzcie, to jest taka szybka animacja, potem mieczek wzmacniamy jakimś płomieniem, który... Je zabiję po prostu każdego wroga. No i powoli, w swoim tempie, będę zwiedzał ten zamek. I tak, to już tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.